przedstawienie pod tytułem Królestwo Odpadów. Śmiecę. Śmiecisz. Śmiecicie. Śmiecimy. Śmiecicie. Góra śmieci rośnie. W każdej sekundzie. W każdej minucie. W każdej godzinie. Każdego dnia. Każdego tygodnia. Każdego miesiąca. Każdego roku. Góra śmieci rośnie. Nasze gniazdo w mieszkaniu. Kontener przy drodze. Wysypisko miejskie. Świat. Europa. Inne kontynenty. Polska. Góra śmieci rośnie. Resztki jedzenia. Plastikowe puszki. Butelki. Plastikowe pojemniki. Przeczytane gazety. Zużyte lodówki. Samochody. Góra śmieci rośnie. Ludzie produkują całe góry śmieci. Czy świat, nasz dom, jest już jednym wielkim wysypiskiem? Królu, pani puszka przybyła. Prosi. Królu, ratuj, nie dbają o nas, nie dbają zupełnie. Rzucają po trawnikach, łąkach, polach i po szkolnym korytarzu nas pełno. Królu, przybyły też pani butelka ze swym dzieckiem i pani gazeta. Prosi. Niech się wasza królewska moc lituje nad moją małą buteleczką. Jakiś będzie jej los. O, my nieszczęśliwi, porzucą nas gdzieś w lesie, zapomną i nieszczęście gotowe. Dziecko się skaleczy, a i o porze nie będzie trudno, bo przecież las rośnie długo. Ze mnie przecież można jeszcze zrobić coś pożytecznego. Ja chciałbym być pięknym witrażem, albo ślicznym małym wazonikiem, albo szkłem w różowych okularach, albo, no już sam nie wiem. Właśnie, może mądrzejsi od ciebie mogliby zabrać głos. Chociaż ja też sobie czasem myślę, jak cudownie byłoby zostać jakąś mądrą książką lub kalendarzem z obrazkami lub zwykłym zeszytem w kratkę, w którym byłyby same mądre rzeczy i same szóstki. Chcemy być potrzebni, możemy być potrzebni, chcemy dać siebie wszystko. Radźcie, moi mądrzy ministrowie, i ty, mój wierny błaźnie. Jak wewnątrz się kąpało, bo trzeba przyznać, trudne nam zostały czasy. Oj, trudne. Zaczynajcie obrady, nie ma na to czekać. Może ja tymczasem zaśpiewam moją najwspanialszą na świecie oddę na cześć naszego króla Odpadka i naszej przemądrej królowej Odpadkowej. O nasze królestwo, mądry ty nasz władcu, żeby nie musieli słuchać tych doradców. Królowo, królowo, nic nie przyjdzie z tego, bo nic nie uradzą do rana białego. A my mamy radę przednią. Słuchajcie, my też chcemy coś powiedzieć. Nie mam czasu. Jak nie, to nie. Nie chcecie nic mówić, to nic nie powiemy. No dobra, moje pędraki. Mówcie, bo i was jako przyszłe pokolenia radźmy wysłuchać. Słuchajcie więc. Najlepiej byłoby kosze przepatne na rowy kulis wystawić i każdy mógłby tam surowce wkładać. A co z zużytą baterią i zepsutym telewizorem? Zużytą baterię, jak i zepsuty telewizor zaliczamy do odpadów niebezpiecznych. Pamiętajmy też o odpadach wielkich, które ze względu na swoje wymiary powinny być gromadzone w odrębny sposób. A odpady mokre to odpady organiczne, które trafiać będą na kompostownię. Do pojemnika na odpady mokre wrzucać będziemy resztki ogierki z owoców i warzyw, skoszoną trawę, zgrabione liście i drewno. Jakie mam mądre dzieci! Ty, łaźnie, możesz teraz nowe ryby składać. Królowo, twoje życzenie jest dla mnie rozkazy. Królowo wspaniałe, jeszcze lepsze będzie, kiedy każda puszka przerobiona będzie, każda buteleczka i każdy słoiczek, i każda gazetka, pętliczek, pętliczek. Uwaga! Wszyscy mieszkańcy królestwa zobowiązani są od dzisiejszego dnia segregować odpady, czyli rozdzielać je na dwie grupy. Odpady suche i mokre. Nie wolno wszystkiego wrzucać razem, bo nie da się takich
pomieszanych śmieci później wykorzystać. Do pojemnika na odpady mokre nakazujemy wrzucać odpady organiczne, które trafiać będą na kompostownię. Do pojemnika na odpady suche mamy obowiązek wrzucać resztę odpadów pozostałych po wydzieleniu odpadów ulegających biodegradacji. Natomiast użyte baterie, świetlówki, przeterminowane lekarstwa, zużyte akumulatory, oleje, smary, opakowania po środkach i substancjach niebezpiecznych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to odpady niebezpieczne, które zbierajmy i wrzucajmy do specjalnych koszy ustawionych w wielu szkołach, urzędach, sklepach i aptekach. W śmieciach znajdują się resztki jedzenia, które mogłyby stać się kompostem i zostać wykorzystywane do produkcji nawozów. Jest papier, który można przerobić na nowy papier. Czy wiecie, że tona makulatury pozwala ochronić przed ścięciem 17 drzew? Jest aluminium, które także doskonale nadaje się do przetworzenia. Z aluminiowych puszek po napojach można zrobić nowe puszki. Słoiki, butelki i wszystko, co jest zrobione ze szkła, można przytopić w hucie, a potem wyprodukować nowe szklane opakowania. Wszystkie rzeczy z plastiku, butelki, stare zabawki, pojemniki, gdy leżą w ziemi, bardzo zatruwają środowisko, więc lepiej je pozbierać i zrobić z nich coś nowego, na przykład piękne meble ogrodowe. Pamiętajcie, celem recyklingu jest zmniejszenie ilości śmieci na wysypiskach, a miejsca na wysypiskach jest coraz mniej. Aha, jeszcze jedno. Śmieci różnią się od siebie. Jedne są ważne, drugie mniej. Na przykład, gdy wyrzucisz jabłko, nic się z nim nie stanie, ale jakiś ptaszek się nim zajmie. A jeżeli wyrzucisz plastikową butelkę, będzie znacznie gorzej. Nikomu się nie przyda. Gdyby nie sposoby, dzięki którym można wykorzystywać odpady, śmieci zajęłyby ogromną część naszej planety. Segregacja śmieci to tylko jeden ze sposobów ochrony środowiska, a takich sposobów mamy wiele. Zamiast kąpieli w wannie rozdzielonej i wodą poprzednio w ten sposób oszczędzam wodę. Jestem przyjacielem ziemi. Włączam zbędne oświetlenie w mieszkaniu. Oszczędzam energię elektryczną. Jestem przyjacielem ziemi. Myję zęby przy zakręconym kranie. Wodę naleję do kubeczka. W ten sposób oszczędzam wodę. Jestem przyjacielem ziemi. Zapisane kartki i przeczytane gazety przeznaczam na makulaturę. Jestem przyjacielem ziemi. Kiedy idę po zakupy, zabieram to do lukworzy. Nie pakuję towarów jednorazowe, plastikowe reklamówki. Jestem przyjacielem ziemi. Kupuję napoje tylko w butelkach zwrotnych. Unikam napojów w puszkach i kartonach. Jestem przyjacielem ziemi. Nie zrywam kwiatów pod ochroną i nie zabijam zwierząt. Jestem przyjacielem ziemi. Wietrzyk się przyjaźni z obłokami. Deszcz rzęsisty z łąką i polami. Ryby się przyjaźnią z czystą wodą, słońce przyjaźń zawarło z pogodą. Ptak przyjaźni się z ptasią piosenką, las przyjaźni się z wiewiórką i sarenką. Z dobrą pracą przyjaźni się czas i kolega z kolegą, brat z bratem, a ja przyjaźnię się ze światem, całym światem, moim bliskim, moim pięknym światem. Nie warto mieszkać na Marsie, nie warto mieszkać na Wenus. Na Ziemi jest życie ciekawsze, powtarzam to każdemu, bo Ziemia to wyspa zielona, wśród innych dalekich planet, to dom jest dla ludzi i zwierząt, więc musi być bardzo zadbany.
teraz zapraszamy na pokaz mody ekologicznej do króla odpadka i królowej odpadkowej.